I przenosimy się na Bliski Wschód, chociaż też częściowo do Afryki, bo będzie o Maroku. Z nami jest Paweł Rakowski, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I skoro mamy rozmawiać o Bliskim Wschodzie i o Maroku, to na pewno nie ominie nas kwestia odnowienia oficjalnych kontaktów pomiędzy Marokiem, Królestwem Maroka a Izraelem. Tak, znaczy odnowienie albo raczej ujawnienie, albowiem relacje pomiędzy Marokiem a Izraelem, które akurat były już od lat w sumie 50., były co prawda ukrywane, w latach 90. one były odkryte, to znaczy było przedstawicielstwo handlowe zarówno w Tel Awiwie, jak i też w Rabacie. No i też generalnie jest to bardzo, bardzo ważne wydarzenie, jeśli chodzi o całą politykę bliskowschodnią, znaczy też i generalnie i jeśli chodzi o Maghreb. To znaczy tak, no Maroko w zamian za normalizację stosunków z Izraelem otrzymało gwarancje amerykańskie odnośnie zwierzchności nad Saharą Zachodnią, tam gdzie akurat jest problem pomiędzy separatystami, jak i też władzą w Rabacie. Rozumiem, że te zapewnienia nie tylko ze strony Stanów, ale też ze strony Izraela. Przede wszystkim tutaj akurat jedno jest związane z drugim, ale tutaj chciałbym się akurat skupić, jeśli chodzi o znaczeniu może bardziej geopolitycznym, to znaczy Izrael tak właściwie idzie w kierunku wyciągania państw arabskich, znaczy z 25 państw, które nie uznają istnienia państwa Izrael, które oficjalnie wspierają, podkreślam, oficjalnie wspierają sprawę palestyńską. Widzimy, że akurat ten monolit jest mocno teraz skruszony i eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy albo nawet najbliższego roku albo i dwóch ten sojusz antyizraelski w regionie pozostanie tylko i wyłącznie skupiony wokół Iranu i Turcji. No i oczywiście takim krajem frontowym będzie Syria. Tutaj akurat chciałbym bardzo ważną rzecz powiedzieć, znaczy w Izraelu najprawdopodobniej na wiosnę będą wybory i nie możemy zapomnieć o tym, że prawie milion Żydów mieszkających w Izraelu pochodzi z Maroka, bo Maroko jest takim... Było takim historycznym centrum dla diaspory żydowskiej. Głównie to byli Żydzi, którzy uciekli z Hiszpanii przed rekonkwistą i tam osiedlili się. No i generalnie to trzeba wspomnieć, że generalnie Żydom w świecie islamu źle się nie żyło. Pamiętajmy o tym, że religia jest zbliżona, że akurat tutaj akurat ta forma represji była co prawda nie, bo znaczy była tak jakby nie miała tego odium religijnego. No i zdaniem części Żydów właśnie marokańskich przyjazd do Izraela akurat w latach 50. i 60., który akurat był umożliwiony przez króla Abdullaha V, później przez Hasana II, ale też nawet przez Mohameda VI, obecnie panującego, to był zdaniem dla wielu tych Żydów, to był błąd, to znaczy, że Izrael wybudowany przez Żydów europejskich w pewien sposób dyskryminował Żydów arabskich, którzy akurat przez wiele dekad musieli walczyć się z dyskryminacją i nawet Benjamin Netanyahu ma kilka wypowiedzi publicznych, które były określane mianem rasistowskich wobec między innymi właśnie wspólnoty Mizrahi, czyli tych Żydów arabskich. No i akurat w związku z nadchodzącymi wyborami Benjamin Netanyahu w pewien sposób sobie tak jakby zapewnił głosy tej społeczności marokańskiej żyjącej w Izraelu. No właśnie, czy to przypadek, że ostatnimi czasy Izrael podpisuje tyle umów, wcześniej Zjednoczone Emiraty Arabskie, znowu za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, teraz znowu za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, Królestwo Maroka, zbliżające się wybory, Netanyahu. Rozumiem, że to nie jest przypadek koincydencji czasowej. Nie jest to przypadek, w związku chociażby z tym, że Benjamin Netanyahu, który jest, znaczy izraelska opinia publiczna jest ewidentnie zmęczona Bibim, który już rządzi niepodzielnie prawie 13 lat, a wiadomo, akurat Netanyahu musi tutaj walczyć o swoją pozycję, chociażby z tego względu, jeżeli nie będzie piastował urzędu, to akurat może pójść do więzienia. Niemniej za teraz się mówi o tym, że jeszcze nawet w tym roku albo na początku przyszłego do listy tych państw, które na
nawiąże stosunki z Izraelem, dołączy Oman oraz Indonezja. Indonezja to jest, najludniejsze państwo muzułmańskie, niezwykle ważne, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jak i też prestiżowe. No i też zdaniem obserwatorów te sukcesy Benjamina Netanyahu w polityce zagranicznej mają w pewien sposób być jego taką mocną kartą, jeśli chodzi o wewnętrzne polityczne rozgrywki. Ale jeszcze bym chciał przypomnieć jedną rzecz, mianowicie taką, że Maroko generalnie też tutaj akurat bardzo zależy na tym, żeby z Izraelem współpracować. Maroko bardzo ma bliskie stosunki z Unią Europejską. No i też kwestia jest teraz taka, że mówi się o tym, że Izrael też ma tak jakby dzielić się technologiami. Tu głównie chodzi o kwestie energii słonecznej, jak i też hydrologiczne, które akurat mają trafić do Maroka, które akurat generalnie Izrael tutaj dość mocno premiuje w chwili obecnej to, że jest takim liderem technologicznym i dla wielu państw, szczególnie z Afryki, jak i też z Azji, jest to kraj, który jest, z którym się opłaca robić interesy i opłaca się być w dobrych stosunkach. Skoro opłaca się być w dobrych stosunkach, to też opłaca się słuchać Radia Wnet, aby znać najświeższe wieści, jak słychać nie tylko z Bliskiego Wschodu. Dziękuję serdecznie za tę informację. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu i jak widać nie tylko był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję i do usłyszenia. 12.44. Czas na kolejną rozmowę. Do studia zmierza już kolejny gość, więc nie szczędźmy naszej bazy muzycznej i zrobimy to zupełnie bez przerwy muzycznej. Porozmawiamy, a nie, przepraszam, niespodzianka, bo nie muzyka, ale coś innego w tym momencie.